Do przerwy remis. W pierwszej odsłonie ćwierćfinału Pucharu Polski z udziałem Lecha Poznań Wisły Kraków na Enea Stadionie padł wynik 1-1. Między słupkami bramki kolejorza stał w tym spotkaniu Jasmin Burić. Reprezentant Bośni i Hercegowiny jesienią dał się wyprzedzić w hierarchii bramkarzy pierwszego zespołu Matuszowi Putnockiemu. Jasiu ostatni raz zagrał od pierwszej minuty nieco ponad miesiąc temu w spotkaniu 1/8 finału Pucharu Polski z Ruchem Chorzów. Wtedy zachował czyste konto, a kolejorz wygrał 3-0. W meczu z Wisłą dał się pokonać Pawłowi Broszkowi kilka minut po zmianie stron. Myślę, że ten remis też nam daje szansę, że w Krakowie też możemy wygrać i mamy otwarty wynik. I mam nadzieję, że w Krakowie awansujemy do półfinału. Naprawdę myślę, że dla mnie dzisiaj też taki trochę, mogę powiedzieć, nudny mecz. Prawie nic nie miałem, a puściłem gola od jednej sytuacji. Ale też później daliśmy ten gol i mamy ten remis. Burić wystąpił od pierwszej minuty w spotkaniu Pucharu Polski, by pozostać w rytmie meczowym. W Lotto Ekstraklasie numerem 1 pozostaje Putnocki. Rywalizacja na treningach trwa jednak w najlepsze, jako że obaj zawodnicy prezentują wysoką formę. Ze składu na spotkanie ligowe Bośniak będzie miał jednak szansę wygryźć Słowaka dopiero za 3 kolejki. Po tym zajściu w końcówce ostatniego starcia z Legią w Warszawie rezerwowy bramkarz Lecha zobaczył czerwoną kartkę, a komisja ligi nałożyła na niego karę absencji w najbliższych meczach z Wisłą Płock, Ruchem Chorzów i Śląskiem Wrocław. Mimo to piłkarz nie żałuje, że stanął w obronie Dawida Kownackiego, zaatakowanego w niesportowy sposób przez rywala. Oczywiście, teraz nie będę plakał to, co zrobiłem w Warszawie. Tak się stało i nie żałuję. Dostałem karę, wytrzymałem taki mecz, nie ma problemu dla mnie. Zrobiłby to samo, jakby była znowu taka sama sytuacja. W tej sytuacji trener Nenad Bielica będzie mógł brać pod uwagę Buricia dopiero przy ustalaniu składu na ligowe starcie z Zagłębiem Lubin, które zaplanowano na 25 listopada. Jeśli do tego czasu zdrowy i wciąż w pełni formy będzie Matusz Putnocki, to Buricia broniącego dostępu do kasty kolejorza zobaczymy najprawdopodobniej podczas rewanżu z Wisłą. Drugie spotkanie ćwierćfinału Pucharu Polski z Białą Gwiazdą odbędzie się 30 listopada w Krakowie. STS, zakłady bukmacherskie, sponsorem strategicznym Lecha Poznań.